Chciałbym się na początek pomodlić jeszcze, zanim yy, zacznę dzielić się słowem. Tak, Panie, chcę Ci podziękować za to, że Ty jesteś z nami tutaj dzisiaj na tym miejscu. Dziękuję Ci za to, że na Tobie zawsze można polegać, że na Tobie nigdy się nie zawodzimy, Panie. I kiedy Tobie ufamy, kiedy Tobie wierzymy, Panie, to Ty nigdy, nigdy się nie spóźniasz, nigdy nie zawodzisz nas, Panie. Dziękuję Ci za to słowo, które chcesz dzisiaj powiedzieć, Panie. I pragnę, byś dotykał naszych serc, mojego serca, Panie, dalej tym słowem, Panie, ale też każde serce, które jest na tym miejscu. Pragnę, aby to słowo było czymś, co będzie nas dalej budować, wskazywać nam drogę, Panie. Niech to jest słowo, które Twój duch święty będzie w nas, którym będzie w nas pracować, Panie. O to Cię proszę z całego serca. W imieniu Jezusa. Amen. Witam Was bardzo serdecznie. Muszę, muszę powiedzieć szczerze, że bardzo się cieszę, że mogę tutaj stać i podzielić się słowem, które mam w sercu, i słowem, które mam w sercu już naprawdę długi, długi i jeszcze dłuższy czas. Słowo, które gdzieś Pan dotknął mnie i pracuje we mnie już od jakiejś półtorej roku. Dość mocno we mnie pracuje tym słowem. Niejednokrotnie dociera do takich bardzo ważnych aspektów mojego serca, mojego życia. I w końcu znalazł się taki czas, że mogę się tym podzielić przed zborem. Yy, dzieliłem się już tym z młodzieżą, więc młodzież yy, po części niektóre aspekty zna. W młodzieży dzieliłem się tym na trzy razy, a tu będę się dzielił na raz. Ale to nie jest tak grube jak to. Także myślę, że jakoś przez to przebrniemy. Yy, a słowo, które gdzieś. Yy, Pan Bóg wlał w moje serce to słowo z mojego ślubu. Kiedy miałem ślub, a było to już no jeszcze nie dwa lata temu, ale jakiś czas temu, półtorej roku temu, trochę więcej niż półtorej roku, no to kaznodzieja na naszym ślubie usłużył na pewien fragment, na pewien temat i ja nie, nie lubię tego, tej, nigdy, inaczej, nigdy nie lubiałem tej księgi, nigdy nie lubiałem takich porównań, i kiedy kaznodzieja na naszym ślubie na ten temat mówić, to szczerze mówiąc, byłem taki trochę zniesmaczony. Ale jak to się stało od razu po ślubie, bo ten fragment został nam jakby powierzony, że mamy gdzieś tam zacytowany dla nas, żeby to był też taki ważny fragment dla nas po ślubie, więc musiałem go przestudiować. A kiedy zacząłem go studiować, to Pan Bóg zaczął docierać do mojego serca i to był naprawdę trafiony fragment na nasz ślub. I choć ze ślubu nic nie pamiętam, to ten fragment pamiętam. Bo był dla mnie niesamowity. Tak, może otwórzmy sobie już ten fragment i żeby było jasno, jaka to jest księga, której tak bardzo nie lubiłem, a którą już lubię, to jest Pieśni nad Pieśniami. I otwórzmy sobie drugi rozdział. Tam w tytule było małe liski. Do nich dojdziemy za jakiś czas. A zaczniemy od pewnego wersetu, który jest dla mnie właśnie od, od czasu ślubu nie tylko wyjątkowy dla nas w małżeństwie, ale wyjątkowy przede wszystkim dla mnie w mojej relacji z Bogiem. Wyjątkowy dla mnie w, w moim wyznaniu do Boga, w tym, w co ja wierzę, w tym, w czym ja chcę iść każdego dnia. Więc jest to drugi rozdział Pieśni nad pieśniami szesnasty werset. Mój ukochany jest mój, a ja należę do niego na wypasach wśród lili. Mój ukochany jest mój, a ja należę do niego na wypasach wśród lili. Kiedy czytamy taki werset, kiedy czytamy taki fragment w Bożym Słowie, to już ciekawi. I, I choć często jest on odnoszony właśnie do małżeństw, do yy, jakichś związków czy narzeczeństw, to przede wszystkim ten fragment odnosi się do nas wszystkich. Ten fragment odnosi się do mojej relacji z Bogiem. I właśnie dlatego był dla mnie wyjątkowy. Bo kiedy po ślubie zacząłem czytać ten fragment, to. Owszem, wskazywał mi drogę na mój związek, na moje małżeństwo, jeżeli chodzi o kierunek naszej relacji. Ale przede wszystkim ten fragment wskazuje drogę i kierunek mojej relacji między mną a Bogiem. I dlatego staje się to dla mnie wyjątkowe. I kiedy słyszę takie wyznanie, mój ukochany jest mój, to jest dla mnie głębokie. Bo no to jest jakby wyznanie nas w kierunku Boga. W tym momencie oblubienica mówi do Niego, do oblubieńca. Mówi: Mój ukochany jest mój, a ja należę do Niego. Co czujemy, kiedy słyszymy takie zdanie? Co czujemy na, na podstawie tego, co widzimy na co dzień w swoim życiu, co widzimy każdego dnia, kiedy jesteśmy w pracy, kiedy jesteśmy. W szkole, kiedy jesteśmy w naszych obowiązkach przy domu, kiedy gotujemy. I przypominamy sobie cały ten nasz dzisiejszy dzień, ten nasz ostatni tydzień, cały ten czas, kiedy sobie to wszystko przypominamy. Co czujemy, słysząc takie zdanie? Co czujemy, kiedy mamy wśród tych obowiązków, na przykład godzina trzecia jest stop. I Powiedzmy, że akurat o godzinie trzeciej zrobiłem ruch, żeby zagrabić na podwórku, albo akurat o godzinie trzeciej zrobiłem, yy, odkręciłem czwartą śrubkę od koła, żeby wymienić koła. I w tym momencie, o tej godzinie trzeciej, mam powiedzieć: "Mój ukochany jest mój, a ja należę do niego". Bo łatwo jest coś takiego powiedzieć w kościele. Kiedy śpiewamy te pieśni, kiedy jest chwila uniesienia, kiedy wszyscy są szczęśliwi, kiedy odeszliśmy już od swoich obowiązków i kiedy w kościele słyszę takie zdanie, to dla mnie jest piękne. Ale co czuję, kiedy miałbym wypowiedzieć to zdanie w kierunku Boga, kiedy miałbym wypowiedzieć to zdanie w kierunku tego ukochanego? Czy jestem w stanie? Czy potrafię? I czy... To nie byłoby tylko wyznaniem. Piękne jest to, że Bóg właśnie tego od nas oczekuje. Czasem zastanawiamy się nad tym, czego dokładnie Bóg by chciał od nas, albo jacy powinniśmy być w swoim życiu, a Bóg powołuje nas do relacji, a Bóg powołuje nas do pięknej relacji, do głębokiej relacji. Kiedy patrzę na to zdanie, myślę, do intymnej relacji, do czegoś więcej niż niedzielne nabożeństwo, do czegoś więcej niż poranna modlitwa i wieczorna, do czegoś więcej niż piękne wyznania w tych pięknych pieśniach, do czegoś więcej i więcej i więcej. To nie są tylko dobre chwile w naszym życiu. Kiedy słyszę to zdanie, Mój ukochany jest mój, a ja należę do Niego. To chciałbym, aby moje życie takie było. I chciałbym dążyć do takiej intymnej relacji. Chciałbym szukać i każdego dnia jeszcze bardziej pogłębiać taką relację, uczyć się tej relacji, kroczyć w tej relacji, tak jak dokładnie jak było z, z naszym ślubem, kiedy pobraliśmy się z żoną. To na początku uczyliśmy się tej relacji i uczymy się dalej, ale dziś już jest inny, inny moment, inne miejsce niż było tydzień po ślubie, niż było miesiąc po ślubie i cały czas się rozwijamy, cały czas się uczymy i chciałbym uczyć się w swoim życiu i dążyć do, w swoim życiu do tak głębokiej relacji, do tak intymnej relacji, do której powołuje nas Bóg. To jest wyznanie tak naprawdę Kościoła w kierunku Boga. To jest wyznanie każdego z nas w kierunku Boga. Mój ukochany jest mój. Piękne zdanie. Kiedy myślę o relacji, tej, o której, tu, tej której tu jest opisana. To popatrzmy na to zdanie jeszcze raz bym poprosił. Wiecie, ono składa się z dwóch jakby pół zdań czy z jakby z dwóch podpunktów. A więc pierwsze to mój ukochany jest mój, a po drugie a ja należę do niego. I wiecie, chciałbym na chwilę skupić się na tym, aby dążyć do zdrowej relacji w swoim życiu. Dążyć do tego, aby to było zawsze zdrowe. I co by było? Pomyślmy na chwilę, gdyby Zostawić tylko jedno zdanie. Mój ukochany jest mój. A ja? A ja to poczekajmy z tym. Dajmy sobie chwilę. I wiecie, jest to bardzo, bardzo niebezpieczne i bardzo częste może się okazać w naszym życiu. Takie, taka myśl i takie, jakby zdanie, że mój ukochany jest mój. Ale często możemy popatrzeć na to tylko w ten jeden sposób, a więc tylko w taki sposób, że on tak, on należy do mnie. Tak, Boże, wiem, że jesteś mój. Wiem, że jesteś moim Bogiem i wiem, że zrobisz dla mnie wiele, wiem, że kiedy do ciebie przyjdę, to mnie usłyszysz, wiem, że mogę na ciebie liczyć, wiem, że spełnisz moje modlitwy, że wysłuchasz moich modlitw, wiem, że jesteś dla mnie. Ale wiecie, to zdanie ma dwa aspekty i musimy uważać, by nie wpaść w taką pułapkę. I, jakby popatrzeć tylko przez pryzmat jednego zdania, a siebie gdzieś w tej relacji zostawić z boku. Często lubimy się w jakąś relację nie angażować, czerpać, czerpać i czerpać. Ale kiedy my mamy coś dać, kiedy my mamy coś więcej dać od siebie, kiedy my mamy w tę relację wejść również ze swoją szczerością, kiedy my mamy w tę relację. Również oddać siebie, to często pojawia się w naszym życiu problem. Pojawiają się problemy, o których za chwilę będziemy jeszcze mówić. Ale można też popatrzeć, i to jest w moim życiu bardzo. Ja w swoim życiu tak wiele lat patrzyłem. Znowu od drugiej strony. A więc. Ja należę do niego. To było moje życie przez wiele lat. Ja zawsze wiedziałem, że ja należę do Boga. Wierzyłem w to, że należę do Boga. I zrobiłbym dla Niego wszystko. Chciałem Mu służyć, chciałem z Nim żyć, byłem Mu oddany. Ale nigdy nie potrafiłbym powiedzieć takiego zdania. Mój ukochany jest mój. To było dla mnie zbyt głębokie. Nie wierzyłem w to, że Bóg byłby w stanie wejść i być dla mnie w tak głębokiej, intymnej relacji. Nie potrafiłem tego przyjąć. Zrobiłbym dla Boga naprawdę wszystko. Ale było coś w moim życiu, co nie pozwalało mi wierzyć w to, że mój ukochany jest mój. Był taki moment nawet w moim życiu, że gdy ktoś wchodził w takie tematy, Bliskiej relacji z Bogiem i zaczął opowiadać o tym, to wiecie, ja takich ludzi brałem, jemu to chyba bojaźni Bożej brakło, albo szacunku do Boga. Wiecie, a brało się to w moim życiu tylko wyłącznie z tego, że było mi po prostu wstyd. Byłem tym niewolnikiem w tej relacji. Byłem tym, który z Boga zrobiłby wszystko. Ale nie potrafiłem wejść w tą głęboką, intymną relację, zaufać temu, że Bóg chce, że Bóg pragnie być cały czas w moim życiu, że Bóg pragnie cały czas głęboko mnie prowadzić, cały czas głęboko ze mną wspólnie żyć. To było dla mnie nie do przyjęcia. To było coś, czego ja nie potrafiłem zrozumieć. Ale dzięki Bogu, że zrozumiałem. Ten wstyd, który miałem w swoim życiu, że jak ja mogę, taki jaki jestem, stanąć przed Bogiem? Jak ja mogę, taki jaki jestem, być w takiej relacji? No, ja mogę się pomodlić, usłyszy mnie, ale to z takiej odległości jak tutaj stąd do ziemi, to nieba. Nie, nie może być za blisko. Mogę się pomodlić. Naprawdę tak wierzyłem. I wielu z nas dzisiaj tak wierzy. Ale Bóg chce o wiele bliżej. Bóg chce być z nami cały czas. I wiecie, niesamowite jest to, że to właśnie Bóg zrobił wszystko, byśmy mogli być w tej relacji. Niesamowite jest to, że to właśnie On uczynił wszystko, byśmy mogli mieć tę głęboką, szczerą, cudowną, intymną relację. Posłał Jezusa Chrystusa. I zrobił wszystko, byśmy byli w tej relacji. I byśmy mogli stać godnie w tej relacji. Cudowne, prawda? To jest cudowna nowina dla nas wszystkich, że to nie jest odległy, że Bóg nie jest odległy dla nas dziś. To było dla mnie cudowne, że Bóg nie jest odległy dla mnie. Ale jest tu. Jest ze mną. Pomimo tego, że czasem upadnę, pomimo tego, że czasem. Ciężko mi wstać, to on chce jest gotowy, by być ze mną tutaj i mieć ze sobą relację. Głęboką relację. Mój ukochany jest mój, a ja jestem Jego. Taką relację. Relację, która wymaga z dwóch stron zaangażowania, z dwóch stron szczerości, z dwóch stron otwartości, z dwóch stron pragnienia. Z dwóch stron zaangażowania. Wyobrażamy sobie to, że my w coś się angażujemy, ale w tą samą relację teraz angażuje się również Bóg, wielki Stwórca, angażuje się w relację z nami. To jest cudowne. I do tego Bóg nas powołał. Do tego Bóg powołał każdego z nas, byśmy byli w tej cudownej relacji i żyli każdego dnia. Niezależnie od tego, co wydarzyło się tego dnia, Bóg chce, byśmy byli w tej relacji. Głębokiej. Kiedy powiedzieliśmy sobie już o relacji, do tego jeszcze wrócimy, ale chciałbym teraz przejść do właśnie do tego, to niejednokrotnie yy, inaczej do Bożego słowa skierowanego do nas. Dziś, na, to, na tym miejscu, do każdego z nas, jak co uczynić, co robić, by wchodzić w jeszcze głębszą relację? Co czynić, by móc otworzyć się jeszcze bardziej na relację z Bogiem? Co czynić, by móc wejść jeszcze głębiej i głębiej każdego dnia? I wiecie, chciałbym, abyśmy popatrzyli werset wcześniej. To jest niesamowity dla mnie werset osobiście. I tak jak mówiłem na początku, że nie lubię takich fragmentów, nie lubiłem, przepraszam, tak, nie lubiłem do jakiegoś czasu również takich. <laughs> Zawsze bardziej otwierałem się na fragmenty, które mówiły jasno i konkretnie niż obrazowo. A ten mówi obrazowo. Ale przy, przywykłem w ostatnim czasie do obrazów i bardzo mi się spodobały, zwłaszcza ten z krzywem. A więc tak, połapcie nam lisy. Młode małe liski, które nam niszczą winnice akurat kwitnące. Ciekawy fragment. Dla mnie osobiście również był niesamowicie ciekawy, kiedy go przeczytałem po raz pierwszy, nie miałem pojęcia, co, o czym on mówi. I szukałem odpowiedzi dosyć długi czas, gdzieś z miesiąc albo dwa miesiące po prostu wczytywałem się w ogóle w całe tę w w księgę, bo jak już mi ktoś każe jeden werset stąd czytać, to już przeczytam całą. I kiedy wczytywałem się w ten fragment, to właśnie ten o lisach mnie gdzieś najbardziej dotknął. Oprócz tego, oczywiście, werset dalej, bo ten jest dla mnie wyjątkowy, ale dotknął mnie, kiedy zacząłem go rozumieć. Bo na początku ciągle pytałem Boga: Co to za lisy? Po co te lisy? Skąd te lisy? Co one tu robią? I dlaczego w tak pięknym, romantycznym miejscu dałeś lisy? Co one robią tutaj w tym fragmencie? I wiecie, połapcie nam lisy. Bóg tutaj mówi, że są jakieś lisy. I mówi tak, połapcie. Znajdźcie i połapcie lisy. A potem powtarza ten fragment. Młode, małe liski. Czemu młode? Czemu małe? Przecież te młode małe liski są takie kochane. Czemu mamy łapać takie młode małe liski? Co z nimi jest nie tak? Ja bym je przygarnął. Fajny, nie? Ja bym go przygarnął. Po co mam go łapać? Liski są naprawdę ładne. I wiecie, w ostatnim czasie byłem u szwagra i on ma kury. I zacząłem mu mówić o lisach, że mi się podobają, że są ładne. Popatrzył na mnie z zażenowaniem i powiedział, że nie będzie tego komentować. Wiecie, osoba nie w temacie może powiedzieć tak, ładne, można je udomowić. Piękne liski, słodkie liski, kochane liski. Takie, które byśmy po prostu przygarnęli, które jak gdzieś wejdą, to ich nie zauważymy. A jak ich zauważymy, no to no co? No fajny lisek, co ja będę z nim robił? Ale prawda jest niestety taka, że liski od małego mają drapieżną naturę. Że liski od małego potrafią siać spustoszenie. No może nie tak. <laughs> Ten jest taki już bardzo, bardzo zły. Ale wiecie, kiedy myślałem nad tym obrazem tych lisów, kiedy po prostu próbowałem zrozumieć to, bo ja yy, żyję w domu, gdzie nie ma kur, gdzie nie ma winnicy, gdzie nie ma nic, więc nie miałem pojęcia o co chodzi z tymi lisami. Ale wiecie, zacząłem czytać trochę na temat lisów, co one potrafią zrobić, nawet za małego. I wiecie, wielu tam gdzieś w takim forum rolniczym wypowiadało się na temat, nie co one potrafią robić, ale jak je tępić, jak się ich pozbywać. Gdzieś tam ktoś pisał, już nie będę mówił o kurach, bo kury to chyba dość popularny bardziej temat w Polsce, ale czytałem na temat tego, co lisy potrafią zrobić z winnicami. I lisy lubią wchodzić do winnic, nawet te najmniejsze. I po prostu przegryzać łodygi. Przegryzać łodygi lub po prostu psocić, bo lisy też są z tego znane, że bardzo są ruchliwe, żywe i lubią po prostu łamać gałęzie, lubią zjadać, bo na co nie są tylko y, mięsożerne, są również rośliny, one są wszystkożerne. Wiecie, takie są lisy. Wydawałoby się, że kochane. Wydawałoby się, że fajne, że słodkie. Ale prawda o lisach jest taka, że są przebiegłe. Że są chytre, że czasem można nawet na nie czyhać, a i tak ich nie zauważymy. Znam to z niektórych opowieści, że ktoś pilnował, żeby nie wszedł lis, a i tak którąś stroną gdzieś wszedł. Ileż to pewnie opowieści moglibyśmy tu usłyszeć, jakby ktoś tak zaczął jakby ktoś mógł wyjść i opowiedzieć. I wiecie, Bóg mówi w tym fragmencie: połapcie nam lisy, młode, małe liski. Takie, które wchodzą i są wręcz niezauważane, są, wydają się, że nic złego nie zrobią. Wydaje się, co taki lisek zrobi. A tymczasem potrafi, jak pisze w następnym zdaniu, które nam niszczą w winnicę. Tymczasem ten lisek potrafi przyjść zniszczyć winnicę i uszkadzać winnicę. I w zależności, jak długo tam jest, pewnie tak bardzo zniszczy tą winnicę. W zależności, jak długo pozwolimy mu tam być, tak bardzo będzie mógł zasiać tam spustoszenie. Dlatego Bóg mówi połapcie, znajdźcie te lisy i je połapcie. Powybierajcie ich ze swojej winnicy. Czym jest winnica? Gdzie kiedy właśnie nad tym też się zastanawiałem jakiś czas i nawet się przyznam, że próbowałem znaleźć na internecie przez jakiegoś czasu, co ta winnica może oznaczać w tym fragmencie, ale nic dobrego szukać na internecie. I wiecie, zacząłem się o to bardzo głęboko modlić, bo chciałem, miałem jakiś swój pomysł na to, ale nie chcę swoich pomysłów w życiu. Ja chcę, żeby Pan Bóg jasno mówił i. I zacząłem się o to modlić, Panie, pokaż mi dokładnie, czym jest ta winnica, to wiecie, zauważyłem to słowo dla mnie kluczowe, które nam, które nam niszczą winnicę. I wiecie, zrozumiałem, że tą winnicą jest coś, co jest między mną, a Bogiem. Że tą winnicą jest coś, co jest między nami. I wiecie, co jest między mną a Bogiem? Relacja. Cudowna relacja. Werset dalej czytamy o cudownej relacji. Wspaniałej relacji. I wiecie, te liski wchodzą do naszego życia, by zniszczyć naszą relację. By uszkodzić naszą relację. Kiedy o tym myślę, kiedy się nad tym głębiej zastanawiam, czym są te listy tak już dla nas dziś, czym są dla mnie, i wiecie, dlatego mówiłem, że nad tym fragmentem pracuję już półtorej roku od samego ślubu. Bo Bóg wskazuje mi i pokazuje mi te listy w moim życiu. Kiedy idę z nim każdego dnia i dążę do tej cudownej relacji, o której jest napisane werset dalej. To krok po kroku zaczynam dostrzegać lisy. Lisy, które na początku ich było tak dużo, że musiałam naprawdę się postarać. I zaczęłam je łapać w swoim życiu, wyciągać z mojej relacji. Wiecie, czym mogą być te lisy? Wiecie, to może być coś, co zabija nasz czas. To proste. Można tu zacząć od kochanego, słodkiego, milusiego telefonu, kochanego, słodkiego, milusiego mediów społecznościowych, Facebooków i tych innych. Czy ja mówię, że dzisiaj dziś jest coś złego albo coś dobrego? Nie. Ja mówię dziś o tym, że to potrafi być lisem w naszym życiu. Że to może stać się lisem w naszym życiu. Ja nie mówię dziś. Że telefon to coś złego. Ale może stać się lisem w naszym relacji z Bogiem i zabijać nasz czas. Zabierać nasz czas, który jest potrzebny do pogłębiania relacji z Bogiem. Bo nawet jakbyśmy chcieli, to często od minuty się zaczyna, a kończy na godzinie przeglądania. Można tu mówić o innych zabijaczach czasu, takich jak seriale. Dzisiaj coraz bardziej popularne przez internet, przez Netflixa, przez inne źródła, w których możemy zobaczyć jakiś serial. I często to się zaczyna jednym odcinkiem, a później na dziesięciu sezonach. I ja nie mówię że dzisiaj, że to jest coś złego. Ja mówię dziś, że to może być list w naszym, w naszym życiu, w naszym osobistym życiu z Bogiem, w naszej relacji, który przegryza nasze. Win, naszą winnicę, który niszczy naszą winnicę. Nasze winorośle przegryza. Czasem takim lisem może być nawet nasze hobby. I ja nie mówię, że hobby to jest coś złego. Ja mówię, że hobby może być lisem w naszej relacji, bo zabierać nasz czas, który potrzebujemy do zgłębiania go z naszym cudownym, wspaniałym Bogiem. filmy i można by tak wymieniać i wymieniać i wymieniać i wymieniać. Ile dzisiaj mamy zabijaczy czasów. I najczęściej to są takie duże lisy w naszym życiu. Wiem to po sobie, bo wiem jak wiele walki w moim życiu do dziś jest niejednokrotnie z tym telefonem. Kto by pomyślał, że człowiek radzi sobie z potężnymi konstrukcjami budowlanymi, a nie radzi sobie z małym klockiem. To jest, to jest niesamowite. Co może być również naszym małym lisem? Wiecie, przyszło mi do głowy i zacząłem szukać przykładu, i nie musiałem daleko szukać. Wiecie, lenistwo. I to jest przykład z mojego życia. Głęboki przykład z mojego życia. Jak wiele lat chciałem, ale miałem lenia. Chciałem, ale miałem lenia. I chciałbym, abyśmy do tego fragmentu otworzyli sobie niesamowity przykład, trudny przykład, taki nie najlepszy przykład. Yy, drugą królewską, dwunasty rozdział. Znowu trochę obrazem yy, chciałem, się, chciałem na to spojrzeć. Nadszedł czas w Izraelu, że Joasz był królem. Joasza pewnie kojarzymy, bo to był bardzo fajny król. I bardzo dobry król dla Izraela. I dla Judy, przepraszam. I, I kiedy Joasz zaczynał panować, i kiedy Joasz zaczynał wprowadzać jakieś nowe pomysły, zmieniać pewne rzeczy, wprowadzać na nowo Boga, wrócił swój wzrok na świątynię. I tam jest napisane coś takiego od 5 do 9 wersetu. To jest dwunasty rozdział. Pewnego razu Joasz powiedział do kapłanów, a więc zwrócił się do kapłanów: Niech całe srebro składane w darze na rzecz świątyni Pana, srebro będące opłatą za człowieka, srebro pochodzące z wyceny za życie oraz całe srebro złożone w świątyni Pana dobrowolnie biorą sobie kapłani. Taka zasada. Każdy od tego, kto korzysta z jego usług, ale niech też oni. Naprawiają wszelkie uszkodzenia pojawiające się w świątyni. Taka zasada. Czym jest, wiecie, świątynia często obrazuje właśnie naszą relację z Bogiem, bo to było miejsce spotkania z Bogiem, to było miejsce obecności Bożej. I wiecie, stało się tak, że świątynia, która była wybudowana już dosyć dawno wcześniej, po prostu zaczęła w pewien sposób się troszeczkę niszczyć, uszkadzać. Tak jak uszkadzać może się nasza relacja z Bogiem, tak jak gdzieś niszczyć może się czasem nasza relacja z Bogiem. Może właśnie przez te liski, które gdzieś wchodzą i podgryzają naszą winnicę i podgryzają naszą relację. I wiecie, Joasz mówi, trochę jak w myśl tego fragmentu wcześniej: Połapcie nam te liski, odbudujcie tę świątynię. Będziecie zbierać pieniądze, będziecie zbierać te pieniądze, ale odbudujcie tą świątynię. Naprawiajcie tą świątynię. Może nie odbudujcie, to złe słowo. Naprawiajcie tą świątynię. To, co gdzieś się uszkodzi, to, co gdzieś się pokruszy, naprawcie to. A co się daje? Dalej dzieje. Cię przeraziło mnie to. Jednak w ciągu 23 lat, 23 lata, ja mam tyle łącznie. Panowania Joasza, kapłani nie dokonywali żadnych napraw w świątyni. Jak to nazwać? W końcu króleż wezwał kapłana Jehojadę oraz innych kapłanów i zapytał, dlaczego nie podejmujecie żadnych napraw w świątyni? Bo skoro tak, to nie bierzcie już sobie srebra od tych, którzy korzystają z Waszych usług, lecz oddawajcie je na naprawy w świątyni. I kapłani zgodzili się na to, że nie będą pobierać od ludu srebra, ale też nie będą dokonywać w świątyni żadnych napraw. I dalej udało się już dojść do tego, że zaczęły się te naprawy dziać. Ale dotknęło mnie to, że 23 lata zbierali te pieniądze i nie byli w stanie nic zrobić. Wiecie, oni mieli możliwości. My dziś mamy możliwości. My dziś mamy czas. My dziś mamy te pieniądze od tego ludu. Innymi słowy. Mamy te możliwości, by naprawiać swoje, swoją relację z Bogiem. Tylko pytanie, czy jesteśmy w stanie to wykorzystać. Pytanie, czy wykorzystamy te możliwości, aby naszą relację odbudowywać, aby naszą relację pogłębiać, aby to zdanie: Mój ukochany jest mój, a ja należę do Niego, było w naszym życiu? To jest lenistwo. Walczmy z takimi listkami, jak lenistwo. I kiedy myślałem jeszcze nad jakimiś innymi liskami, które mogą się nam przydarzyć, które możemy spotkać, które gdzieś gdzieś są, to wiecie, takim ciekawym przykładem znowu obrazowym, nie wiem, dzisiaj to po prostu tak jest, że będę mówił na temat dziwnych historii i dziwnych obrazów, bo gdzieś Dotknęła już dawno, też gdzieś na samym początku, jak studiowałem tę historię, ten, te fragmenty, mnie historia o Bileamie. I to jest naprawdę dziwna historia. I chciałbym, żebyśmy sobie ją otworzyli. To jest trzecia Księga Liczb. 22 drugi rozdział. Księga liczb 22 rozdział. Teraz który werset? Aha, obiecałem, że to opowiem, bo to długi fragment. Żeby nie czytać tego całego, bo to jest kilka, chyba półtorej rozdziału, wiecie, był ktoś taki jak Bileam. I Bileam to był człowiek, który miał relację z Bogiem. To był człowiek, który można powiedzieć, że obcował z Bogiem, rozmawiał z Nim. Przekazywał Słowo Boże. I, I to były czasy, kiedy naród izraelski y, osiedlił się blisko Moabu, krocząc. I wiecie, król Moabu widząc to, nazywał się Balak chyba, tak. Król Moabu, widząc naród izraelski wielki, potężny, zwyciężający, kroczący, widząc ten naród, po prostu się wystraszył. I cię zawezwał Bileama do siebie. Bo wiedział, że kiedy Bileam kogoś przeknie, to ten naród będzie przeklęty. A jeżeli Bileam kogoś pobłogosławi, to ten naród będzie błogosławiony. Tak wierzył. I zaprosił do siebie Bileama, by on przeklął naród izraelski. I wiecie, wysłał do niego posłanników, jakiejś tam ilości osób. I ci wysłanicy do niego przyszli, zapytali, czy nie pójdzie z nim, a w zasadzie to chyba powiedzieli mu, że masz iść z nami. A on powiedział, że zostańcie na noc, poszedł na rozmowę z Bogiem, szybko przechodząc przez historię. Poszedł na rozmowę z Bogiem, Bóg mu odpowiedział, że ma nie iść, więc odesłał ich z powrotem do króla. Wiecie, ale ten król, bo ze względu na to, że mu bardzo zależało, posłał kolejny, jeszcze większy orszak w kierunku Bileama. Zaproponował dobrą gotówkę. No i posłał po Niego. I wiecie przyszli znowu do Niego i wiecie, w tym momencie Bóg już sam przychodzi do Bileama, jeżeli dobrze pamiętam tę historię, yy, i mówi, kim są ci ludzie, którzy znowu do Ciebie przyszli. On przedstawia sytuację, że jest poproszony o to, by przekląć. I, i wiecie, ciekawa sytuacja, bo Bóg mu mówi to i z nimi. To, co jest ważne w tej historii, to to, że Bileam na pozór wydaje się cały czas posłuszny Bogu. I teraz chciałbym, bo już to tam jest, yy, przeczytać od 21 wersetu. To jest już po tej sytuacji, kiedy yy, poinformował ich, że idą rano. Bileam wstał więc rano, osiadał swoją oślicę i wyruszył z książętami Moabu. Ale Bóg rozgniewał się, gdy Bileam był w podróży i anioł Pana, jako jego przeciwnik, zasadził się na drodze. Na drodze. Bileam zaś jechał na swojej oślicy, a towarzyszyli mu dwa jego schudzy. Gdy oślica zobaczyła, że na drodze stoi anioł Pana z dobytym mieczem w ręku, zpoczyła z drogi i ruszyła w pole. Bileam zaczął ją bić, próbując zwrócić ją, zawrócić ją na drogę. Tymczasem anioł Pana stanął w przejściu pomiędzy winnicami Mur, y, mur wznosił się z jednej i z drugiej strony ścieżki. Gdy tym razem oślica zobaczyła anioła pana, próbowała go obejść tak blisko przy murze, że przygniotła przy tym nogę bileama do ściany. I bileam zbił ją powtórnie. W końcu anioł pana przeszedł dalej. I usta ustawił się w miejscu tak ciasnym, że nie dało się go wyminąć ani z prawa, ani z lewa. Dlatego gdy oślica zobaczyła anioła pana, położyła się pod Bileamem. Bileam wpadł w gniew i zaczął okładać ją kijem. Wtedy Pan otworzył usta oślicy, niesamowita historia, dlatego mówiłem, że dziwne ci historie. Przemówiła do Bileama: Co ci zrobiłam, że mnie tak zbiłaś trzy razy? Bileam odpowiedział: Bóg pisz sobie ze mnie. Gdybym Miał w ręku miecz, natychmiast bym cię zabił. A oślica na to pomyśl, jestem twoją oślicą, jeździsz na mnie od dawna i ciągle aż po, dzień, po dziś dzień, czy miałam w zwyczaju postępować z tobą tak jak dziś? Bileam odpowiedział nie. I wtedy Pan odsłonił mu oczy. Bileam zobaczył anioła pana stojącego na drodze, z dobytym mieczem w ręku, ukłonił się więc, chyląc twarz ku ziemi. Dlaczego tak zbiłeś swoją oślicę i to aż trzy razy? Zapytał anioł pana. To ja wyszedłem jako Twój przeciwnik, bo odbywasz swą drogę zbyt chętnie. I kiedy przeczytałem pierwszy raz tą historię, to tak myślę sobie, no co ten bileam zrobił? No nic. Bóg mu powiedział, zostań, to został. Bóg mu powiedział, idź, to poszedł. Dlaczego Bóg jest napisany tam, że anioł stanął naprzeciw Bileama jako przeciwnik? Czy to jest straszne, kiedy anioł staje jako, przeciw, jako przeciwnik do człowieka, do Bożego człowieka. I wiecie, zacząłem się nad tym zastanawiać, i to zdanie gdzieś ukuło mnie w serce. Bo postępujesz zbyt chętnie. Wiecie, my nie widzimy w tym fragmencie, co było w sercu Bileama, gdy usłyszał od Boga: Idź z nimi. My nie widzimy tego i nie jesteśmy w stanie sobie tego przeczytać, ani do tego dojść. Ja nie jestem w stanie odpowiedzieć w 100%, procentach, czym Bileam tak bardzo zchęcił się do tej podróży. Ale dobrze jest napisane wyraźnie, że Bóg był zły na Bileama, że postąpił zbyt chętnie. Za bardzo chciał. Tendencja w Starym Testamencie głównie była taka, że gdy Bóg kogoś do czegoś o coś prosił to raczej mało kto każdy się opierał. Mojżesz i tak dalej, Gedeon, i można by tak wymieniać po kolei. Wszyscy się opierali, żeby iść. A on poszedł od razu. Być może tu jest gdzieś gwóźdź. Ale wiecie, czasem tak może być z nami. Czasem to może być lisem, lis w naszym życiu, że mamy relacje z Bogiem. I myślimy, że ta relacja jest w dobrym miejscu. I widzimy, że ta relacja jest dobra. Ale wiecie, czasem jest tak, że jest jakieś pragnienie, że jest jakaś ambicja, że jest coś, jakiś lis w postaci ambicji, jakiś lis w postaci pragnienia, który nie jest spójny z sercem Bożym. Które nie jest spójne, które nie wychodzi z tej intymnej relacji. A więc zabrakło w tej relacji jeszcze czegoś. I czasem ten list tak wejdzie do naszego życia i długo go nie widać. I długo go nie widać, ale przychodzi jakaś sytuacja, i nagle nie ma jednego hektara. Coś wycięło. Coś się stało, coś tam dłubało w tej relacji, że nagle czegoś nie ma. Wiecie, w moim życiu tak było i żebyśmy to lepiej zrozumieli, powiem to na przykładzie. To ciekawy przykład odnośnie tego, w którym miejscu jestem dziś. Ale tak, no, ładnych parę lat temu pojawiła się w moim sercu chęć. Zaraz powiem, jaka chęć. Ale był to moment w moim życiu, kiedy dzieliłem się Słowem, czy to na młodzieżowym, wtedy na młodzieżowym chyba tylko. Był to moment w moim życiu, kiedy miałem relację z Bogiem, kiedy żyłem z Bogiem, kiedy starałem się postępować tak jak Bóg chce. I mam wrażenie, że to było Boże pragnienie w moim sercu. Bo w pewnym momencie w moim życiu zrodziło się pragnienie, chciałbym zostać liderem młodzieżowym. Dlatego mówiłem, że to jest śmieszne odnośnie tego, w którym miejscu jestem teraz. To już było wiele lat temu, i zrodziła się taka myśl, chciałbym zostać liderem młodzieżowym. Tylko Oprócz tego, że było to wierze, Boże pragnienie do mojego serca, jakiś głos, w którym kierunku mam iść, pojawiło się moja osobista ambicja, niepołączona z Bożym sercem, z Bożym zamiarem dokładnym. I wiecie, pomimo tego, że miałem relację z Bogiem, to miałem tego lisa cały czas w głowie, który chciał jak najszybciej. Który miał już swój plan na to, jak to się stanie. Który miał już swój plan, kiedy to się stanie. I pomimo tego, że Bóg naprawdę wierzy, że chciał mnie do tego powołać i w jakiś sposób mi to wskazywał, to ten lis znalazł się w mojej relacji z Bogiem. Mam nadzieję, że teraz to trochę lepiej rozumiemy. Tą ambicję, to pragnienie, które często, tak jak w życiu Bileama, wyrosło. I to był takie Taki list w moim życiu, że myślę, że skarcił mnie podobnie jak Bileama. Bo przyszedł taki moment, kiedy była zmiana lidera. Tylko nie teraz, tylko jeszcze wcześniej i wcześniej. I ja już wiedziałem, że to będę ja. Ja już miałem milion planów, milion pomysłów. Ja już się widziałem za lidera. Już można okładki do biletyna wstawiać. Tylko to było moje pragnienie. I kiedy okazało się, kiedy yy, chyba Damian wtedy spotkał się ze mną i powiedział mi, kto będzie liderem, I cały ten spacer, któryśmy wtedy zrobili, przeszedłem naprawdę spokojnym krokiem, ale w środku było takie... Takie zagotowane, że tak powiem, serce, wszystko tak się we mnie gotowało. I, i długi czas później gotowałem się i musiałem po prostu zrozumieć, że to nie mój plan, a Boży plan ma się stać. Nie moja ambicja, a Boża ambicja. I wrócić do tej relacji i na nowo zrozumieć moment i Boże powołanie. Od nowa zrozumieć to, co Bóg tak naprawdę chciał mi wtedy przekazać, ale ja już widziałam to swoimi kolorami, swoją drogą. I tak samo Bileam podejrzewam, że kiedy dostał informację, może iść, to być może zrodziło się w jego sercu: Bóg w końcu daje mi nagrodę, dostanę kasę za to, że po pobłogosławię. Sam mnie do tego wysłał. Albo nie wiem, tak strzelam, bo nie jest opisane, ale może pomyślał w końcu, będę kimś ważniejszym w królestwie. Coś mogło się zrodzić w jego sercu przeciwko czemu Bóg stanął. Powiedział nie. Zapobiegł katastrofie. Kilka lat temu też zapobiegł katastrofie. I kończąc i podsumowując już to, co chciałem dzisiaj powiedzieć, to, co mam gdzieś głęboko od dłuższego czasu w sercu, to właśnie tą relację. I gdzieś dotyka mnie to, że ja naprawdę nie muszę robić wszystkiego, by być w tej relacji. Że ja już nic nie muszę, bo Bóg wszystko zrobił bo Bóg wszystko zrobił byśmy w tej relacji mogli być ten lis, który nazywał się wstyd w moim życiu to wiele lat był największy lis czułem się niegodny i nieodpowiedni na relację z Bogiem chciałem być z Nim ale nigdy nie wierzyłem w to, że On może być ze mną. A Bóg powołuje nas do relacji obupólnej, w której jesteśmy oboje razem. Powołuje nas do relacji, w której możemy iść naprzód i wydawać owoce. Wracając już w ogóle do tematu sprzed jakiejś tam niedzieli dawno. Bóg chce iść z nami w głębokiej relacji. Już zapomniałem dokładnie, jak to szło. Mój ukochany jest mój, a ja należę do Niego. To jest coś, do czego chcę zachęcić każdego z nas na tym miejscu. Byśmy znaleźli to w swoim życiu, szukali tego w swoim życiu i wchodzili w intymną, głęboką relację bo do tego stworzył i powołał nas Bóg. To jest coś, czego On od nas bardzo pragnie, oczekuje i nie może się doczekać, byśmy z Nim wchodzili w głęboką relację. Pamiętajmy, że nie tylko te wzniosłe słowa, śpiewanie piosenek, które mają wzniosłe słowa, nie niedzielne nabożeństwo, nieporanna i wieczorna modlitwa to nie jest cel. Bóg chce jeszcze więcej. Bóg chce coś więcej. On pragnie z nami jeszcze więcej, jeszcze głębiej, jeszcze mocniej, jeszcze intymniej, jeszcze szczerzej. On chce, by to, co wyznajemy w tych piosenkach, to, co wyznajemy w niedzielę. By było prawdą w naszym życiu każdego dnia, o każdej trzeciej godzinie, o każdej pierwszej godzinie i o każdej dwunastej godzinie. Że kiedy przychodzi jakiś moment, to ja wiem, że On jest ze mną tutaj. I ja jestem z Nim. I ja idę z Nim przez wszystko, przez każdy krok, przez każdą sytuację, przez każde doświadczenie, przez każdy okrzan, przez wszystko. Ja jestem z Nim. A on jest ze mną. Z tą cudowną prawdą można iść przez życie, nie tracąc spokoju, nie tracąc radości, nie tracąc nic. Bo to jest właśnie owoc tej relacji, owoc ducha świętego w naszym życiu. Cudowny. Przebrnąłem przez wszystko. Chciałbym na koniec się pomodlić i poprosić też moją żonę. Wiecie, jest taka piosenka, którą napisała siostra od mojej żony i oni gdzieś ją tam grają w tym swoim zespole I jest bardzo taka dla mnie niesamowita. Te słowa niesamowicie oddają moje pragnienie i chciałbym, byśmy, kiedy się pomodlę i kiedy ja zagra i zaśpiewa tą piosenkę, to żebyśmy właśnie weszli w siebie teraz, zastanowili się, spotkali się z Bogiem i to jest taki czas na, na chwilę jakby namysłu. pomodlę się. Tak, Panie, dziękuję Ci za ten czas, dziękuję Ci za to, że Ty jesteś z nami, że Ty nas błogosławisz, że Ty nas kochasz, Panie. Dziękuję Ci za to, że Twoja miłość jest tak cudowna, tak niesamowita. Panie, Ty posłałeś Jezusa Chrystusa. Posłałeś Go na ziemię, bo pragnąłeś mieć z nami relacje, bo pragnąłeś być z nami cały czas. Dziękuję Ci za Jezusa. Dziękuję Ci za to, że On zakrył mój grzech. Dziękuję Ci za to, że dziś mogę godnie. Być z Tobą, żyć z Tobą, Panie, krok w krok przez całe moje życie, przez każde doświadczenie, przez każdą trudność, Panie, Ty jesteś ze mną. A ja jestem z Tobą, Panie. Chcę, aby to wyznanie było w każdym z nas, Panie. Chcę, byś dotykał naszych serc. Niech to szczere, głębokie wyznanie, które czasem kojarzy nam się tylko z małżeństwem, Panie. Ben, niech się kojarzy z Tobą, Panie. Niech się kojarzy z relacją naszą, Panie. Pomóż nam, Wyrzucać te liski, łapać te lisy, które wchodzą do naszej relacji, które zakłócają naszą relację, Panie. Dziękuję Ci za to, że jesteś dobrym Bogiem, że jesteś dobrym Ojcem. Niech Tobie Będzie chwała za wszystko i cześć i uwielbienie. Amen.